Gertrudo ma, Gertrudo ma. Cześć, ja mam na imię Dorota i razem z Gertrudą i Stefanem witamy Was na kanale Dorota's Freaks. Miło mi oznajmić, że dzisiaj już piąty dzień projektu Halloween. A projekt Halloween to 31 dni października, przez które codziennie pokazuję Wam jedną stworzoną specjalnie na tę okazję charakteryzację. A dzisiaj postać, do której mam przeogromny sentyment, film Edward Nożycoręki uwielbiałam w dzieciństwie i oglądałam po prostu na okrągło. Jeśli jakimś cudem nie widzieliście tego filmu, to koniecznie to zróbcie. Ja też naprawdę dawno go nie widziałam i jestem bardzo ciekawa, czy przetrwał próbę czasu, więc napiszcie mi, czy dalej robi wrażenie. Ja oczywiście nie będę udawać, że jestem Johnnym Deppem i swoją postać troszeczkę zmodyfikowałam. Jest to w mojej wersji bardziej Edzia Nożycoręka niż Edward. Mam nadzieję, że potraktujecie to z przymrużeniem oka, no i oczywiście, że podoba Wam się taka wersja i taki pomysł na charakteryzację. Wiecie oczywiście, że codziennie przez cały projekt Halloween będę zadawać Wam różne trudne pytania. Wczoraj pytałam Was o lęki z dzieciństwa i oto część odpowiedzi. Nie wiem, czy największy, ale zawsze się bałam, że przyjaciele komarów, które zabiłam, stworzą armię i zemszczą się na mnie. Moim największym lękiem z dzieciństwa są pająki. Boję się ich do tej pory. Śmieszne i jednocześnie przerażające jest to, że kiedy wychodzę z psem wieczorem na spacer, dwa wielkie pająki siedzą na domofonie i nie pozwalają mi wejść do środka. Mój największy lęk z dzieciństwa to taki, że kiedy zjem pestki arbuza, to wyrośnie mi on w brzuchu. A dzisiaj zapytam nie o rzeczy straszne, lecz bardziej o rzeczy obrzydliwe. A więc napiszcie mi, co najbardziej obrzydliwego zjedliście w życiu. I pamiętajcie, że jeżeli sami stworzycie jakąś charakteryzację, to koniecznie pochwalcie się nią. Możecie wrzucać swoje zdjęcia pod aktualnymi postami na Facebooku. Ja będę wszystko przeglądać i najciekawsze prace pokazywać na bieżąco tutaj. Dziękuję Wam ogromnie za wszystkie lajki, komentarze i subskrypcje. Koniecznie bądźcie ze mną również jutro, a tymczasem zobaczmy, jak powstawała dzisiejsza charakteryzacja. No to zaczynamy. Zaraz w magiczny sposób pozbędę się swoich brwi. A ta magia nazywa się oczywiście klej w sztyfcie. Link do tutorialu, w którym pokazuję troszeczkę więcej na ten temat, oczywiście w opisie. Kiedy to już jest zrobione, sięgam po silikon dwuskładnikowy. Mój jest marki Diamond Effects, podlinkuję Wam go pod spodem. Ten specyfik, jak widzicie, przychodzi w dwóch słoiczkach oznaczonych A i B. Żebyśmy mogli go użyć i żeby zaczął wiązać, oczywiście musimy wymieszać część A z częścią B w równych proporcjach. Bardzo ważne jest, żeby do żadnego ze słoiczków nie dostała się ani odrobinka tego drugiego, bo może zacząć wiązać w opakowaniu, a przecież chcemy używać tego jak najdłużej. Kiedy produkt zacznie wiązać, mamy jakieś parę do parunastu minut, żeby z nim pracować, zanim zastygnie. Ja oczywiście tworzę teraz blizny Edwarda, a robię to za pomocą cieniutkiej szpatułki. Jest to raczej proste, nieskomplikowane, po prostu przykładam szpatułkę z niewielką ilością produktu i przeciągam wzdłuż skóry i ten ślad, który zostawia silikon, to jest po prostu moja blizna. Robię jeszcze dwie blizny wklęsłe za pomocą kolodionu, bo zauważyłam, że Edward ma różne blizny. Kolodionu trzeba nałożyć kilka warstw, żeby zaczął ściągać i zrobił właśnie wrażenie wklęsłości. Podkład wybrałam nie biały, a kilka tonów jaśniejszy od mojej skóry. Jest to Stay Matte But Not Flat od NYXa. Miejsca przy bliznach, których nie udało mi się pokryć gąbeczką, poprawiam jeszcze cienkim pędzelkiem. I pudruję wszystko dokładnie. Teraz czas na dość wyraziste konturowanie. Tym razem do konturowania używam grafitowego cienia i robię to tak, żeby twarz dość mocno wyszczuplić, podkreślić kości policzkowe i takie lekko zapadnięte policzki. Następnie modeluję twarz jaśniejszym produktem, to jest akurat biały puder z NYXa. Nakładam go wilgotną gąbeczką na brodę, kości żuchwy i centralną część twarzy i pod oczy.
I znów sięgam po grafitowy cień i tym razem modeluję oczy i oczodoły mojego Edwarda, które mają dosyć specyficzny kształt. Sprawiają wrażenie takiego stale smutnego, więc to właśnie będę próbowała uzyskać. Oczywiście muszę też podkreślić cienie pod oczami. Następnie sięgam po taki fiolet i mieszam go delikatnie z ciepłym brązem. I to co robię, to właściwie kontynuuję to budowanie tego koloru, tych cieni wszystkich. Górną powiekę ruchomą rozjaśniam nieco tym samym białym pudrem, którego używałam wcześniej, a dolną powiekę podkreślam białą lub cielistą, chyba w tym przypadku kredką. Na górnej powiece rysuję kreskę eyelinerem. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że Edward taki nie posiadał, ale robię to tylko po to, żeby po prostu oko było wyraźniejsze. A poza tym robię dziewczęcą wersję, będą rzęsy, więc nie wyobrażam sobie tutaj bez kreski. I biorę czarną farbę wodną i przechodzę do malowania wdzianka. Jest to oczywiście znowu kobieca wersja tego ubrania skórzanego, które w niektórych scenach filmu Edward na sobie ma. Wszystkie metalowe elementy, sprzączki i tak dalej, ćwieki będę malowała srebrną farbą. Na początku wzięłam bodajże Party Explosion farbę, ale potem zdaje się zmieniłam na Superstar, bo jestem zakochana w tej srebrnej farbie i ona po prostu na czarnym prezentuje się fenomenalnie. Wykańczam jeszcze wszystko białą farbą, podkreślam te miejsca, gdzie odbija się światło od skóry, a także po prostu wszystkie brzegi pasków, żeby były bardziej widoczne. Jesteśmy już na finiszu, więc zostało klejenie rzęs górnych i dolnych. Na dół użyłam kępek w różnych rozmiarach. No i oczywiście jeszcze usta. Moje będą troszeczkę bardziej kobiece, wyrysowane niż te Edwarda w filmie. Użyję pomadki z Belgii Polergenic. Jest to taki ciemny, głęboko malinowy kolor. Niestety numerek mi się zdarł, więc Wam nie powiem, jaki to jest. I jeszcze brzegi wykańczam pomadką z NYXa w takim głębokofioletowym kolorze. Też Wam nie będę podawać numerków, jeżeli jakiś produkt Was wyjątkowo interesuje, to piszcie, będę starała się odpowiadać na komentarze, bo w tym całym pędzie halloweenowym po prostu nie wystarcza mi już czasu na spisywanie tych wszystkich kosmetyków i numerków. Przepraszam Was bardzo. I oto jak prezentuje się moja Edzia. Mam nadzieję, że taka wersja Wam się spodobała i że będziecie ze mną jutro. Bądźcie koniecznie buziaki i do zobaczenia!